对不对 Studio Dwójki Redbat Knistra Komarnicki, dyrektor artystyczny Festiwalu Nowe Epifanie 2018. Dzień witam, dobry, witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Festiwal rozpoczyna się za niespełna tydzień w środę, środę popielcową 14 lutego. Dziś konferencja prasowa, a przed tą konferencją spotykamy się, żeby opowiedzieć o programie imprezy, która myślę, że Wrosła już w ten czas, czas Wielkiego Postu, w to miasto, czyli w Warszawę, aż w 16 miejscach w tym roku festiwal. Tak, rozszerzamy swoją działalność dzięki, dzięki partnerstwom, twórczym partnerstwom z, z różnymi instytucjami kultury. Będziemy, będziemy w, w Teatrze Studio, w S1 oczywiście. Bardzo ważny projekt, którym rozpoczynamy, to jest projekt Jestem już 18, w studiu S1 to jest taki właściwie projekt wygenerowany z, z takiego dużego, epickiego, jak to się mówi, wydarzenia, jakim jest nagranie Biblii, tak zwana audio Biblia, i twórcy tego pod pod przewodnictwem Krzysztofa Czeczota, który też jest pomysłodawcą tej audiobiblii, postanowili na potrzeby edycji naszego festiwalu e, z tego całego potężnego materiału, przy którym pracowało no, właściwie chyba e, śmietanka e, polskiego e, aktorstwa, co najmniej. E, po, Krzysztof Czeczot i jego, jego współpracownicy postanowili wygenerować z całego tego ogromu materiału e, przedstawienie muzyczne, które nazywa się Jestem, a, a dotyczy postaci króla, który też jest e, taką figurą czy, czy pojęciem, postacią, którą, którą będziemy w tym, w tym roku oglądać sobie. Z, 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 z różnych Z stron, różnych stron tak. bo tak jest rzeczywiście co roku, że festiwalowi towarzyszy pewne hasło, pewna idea, wokół której obudowana jest interdyscyplinarna historia. W tym roku jest to król. Skoro król, skoro yy, yy, król to władza, skoro władza, to nie tylko ta władza boska, ale także i świecka, skoro yy, władza, yy, to i niepodległość. Yy, I tutaj myślę, mamy pewien łącznik z 2018 rokiem. Tak, no yy, rzeczywiście 2018 rok jest szczególny i, i... No, również i my swoim skromnym wkładem, chcieliśmy jakoś wziąć udział w, w obchodach, i rzeczywiście, no, ta niepodległość jest, jest związana bezpośrednio z, z postacią króla. Król też w takim wymiarze świeckim to jest, to jest też władca, to jest też przywódca. I dla nas taką, taką, jedną z najciekawszych produkcji, ważnych też, które, które w, tym, w tym obszarze się szczególnie rozwijają, to jest, to jest Król Duch Słowackiego. Przedstawienie teatralne w reżyserii Łukasza Kosa w Teatrze Polskim w Warszawie. Bardzo się cieszymy, ponieważ Łukasz Kos podjął też takie wyzwanie, żeby ten tekst, który jest uznawany za niezwykle trudny z jednej strony, z drugiej strony jest to tekst bardzo bliski Janowi pa Pawłowi II. Drugiemu, który, który też sam jako aktor jeszcze w czasie wojny wystawił tego króla ducha. Łukasz Kos. Podjął takie wyzwanie, właśnie też z, z, z właśnie w, takim, e, e, w takiej atmosferze epickiej, żeby, żeby całość zrobić bez, bez skreśleń. To jest niezwykle trudne zadanie. Bardzo się cieszymy e, jego odwagą. No i, i to jest dla nas takie ważne wydarzenie, również, bo to łączy wszystko ze wszystkim. Zarówno postać króla, to niepodległość, o której powiedziałeś, bo bo Jan Paweł II e, no, miał też nie tylko swój taki polityczno-społeczny wkład w, 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 w tą niepodległość obecną, e, ale też bardzo mocno, e, bardzo mocno ideowo <laughs> jego, jego intencją e, było to, żeby, żebyśmy my przede wszystkim, jako, jako Polacy, każdy z nas poczuł się królem. Królem swojego życia, swojego terenu, na którym żyje, żebyśmy rzeczywiście nie tylko tą niepodległość odzyskali, ale też dawali świadectwo tej, tej jakby wolności, która, która jest taką, taką naturą. Więc... No i to jest też zobowiązanie, bo niepodległość oznacza jednak wymaganie od samego siebie. Tak, niepodległość jest, jest tym momentem. Odzyskanie niepodległości jest, jest bardzo wielkim momentem, oczywiście, w, w każdej wspólnocie, która, która, której, <laughs> którą to spotkało, czyli bycie w, 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 w podległości, w niewoli. Natomiast wraz z nadejściem tej niepodległości natychmiast pojawia się o wiele trudniejszy temat, trudniejszy w sensie, że on już nie jest taki spektakularny. To jest Umacnianie i rozwijanie tej niepodległości na bazie takiej codziennej i rozważania wokół tego e, tematu, właśnie w tą rocznicę stulecia odzyskania niepodległości, e, t, chcieliśmy poświęcić ten 40-dniowy okres postu, kiedy to jest właściwie najbardziej naturalny okres, kiedy można się troszeczkę więcej czasu poświęcić na medytowanie, zastanawianie się nad pewnymi kwestiami. Na ogół mówię, zastanawianie się nad tym, jak działam i co z tego wynika, zjechania na tą bocznicę tego codziennego życia. Natomiast rzeczywiście ten temat coroczny, który nadajemy danej edycji, wskazuje troszeczkę taką szczególną potrzebę, którą właśnie w tym roku według nas jest, jest ta, to, co każdy z nas może sam w swoim zakresie zrobić, żeby tą niepodległość żeby już nigdy na nowo nie trzeba było jej odzyskiwać, żeby ona już raz zdobyta, po prostu była, rozwijała się, wzmacniała. A to jest już proces taki bardzo wewnętrzny i z którym każdy sam w, w samotności, w pewnym sensie w skrytości swojej duszy musi się mierzyć. I mamy nadzieję, że, 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 że chociaż parę z naszych propozycji w jakiś sposób ten proces wspomoże. Wspominałeś o Biblii Audio, czyli superprodukcji wymyślonej przez Krzysztofa Czeczota. Biblia pojawi się także poprzez inne bardzo ciekawe przedsięwzięcie zakrojone na dużą skalę, mam na myśli. Biblię Michała Zadary tak. czyli kolejne fragmenty twórcza interpretacja Biblii dużo tych wydarzeń teatralnych ale nie samym teatrem żyje festiwal który jest z założenia i z nazwy interdyscyplinarny ale muszę cofnąć się do roku 2017 do 4 marca bo wtedy w archikatedrze wydarzyło się coś co chyba pokazało, jak dla wielu mieszkańców Warszawy ważne są nowe epifanie. Mam na myśli koncert Monodii Polskiej i Grę de la Voix, który rozpoczął się z półgodzinnym opóźnieniem ze względu na nieprzebrane tłumy, które wypełniły tak. ulicę... aż po Kolumne Zygmunta. To prawda. Patrzę na ta część programu muzycznego, która jest w pewnym sensie powtórzeniem tego, co było w ubiegłym roku, ale myślę o tym jako o powtórzeniu, na które wszyscy czekamy, bo Grand de La Voix pojawi się ponownie. Adam Strugi, Monodia Polska oraz Maria Erdman. Chyba wszyscy czuli pewien niedosyt po 2017. Tak. Chy, właśnie chyba z tego powodu postanowiliśmy nie tyle powtórzyć, co pozwolić na, na pewien ciąg dalszy tego, tego procesu, bo to chyba był bardziej, bardziej proces, czy, 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 czy doświadczenie, którego wszyscy byliśmy świadkami. No, Grand w, w katedrze zabrzmiało niesamowicie. Ja katedrę osobiście znam już od dziecka, kiedy to z ojcem chodziłem na, na msze ale, ale szczególnie podczas postu na wielki czwartek, piątek. I to podejście niezwykle odważne tej grupy wykonawców do, do muzyki dawnej, gdzie z jednej strony docierają tak jak Adam strug do, 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 do źródeł, do źródeł tego skąd. Głos wypływa, a z drugiej strony niezwykle współcześnie, najbardziej chyba współcześnie, jak się da, podają. Jest to zarówno uczta, według mnie, dla tradycjonalistów, którzy mają pewną dozę otwartości, jak i dla ludzi, którzy, dla których utwory warszawskiej jesieni są hmm. chlebem powszednim, a z kolei są otwarci na to, żeby żeby przeżyć doświadczenie, no, nie, nie bałbym się powiedzieć, nazwać tego jednak doświadczeniem mistycznym w tym względzie dzięki takiej niezwykłej szczerości wykonawców. To samo z naszej polskiej rodzimej strony prezentuje Adam Strug i Pani Erdman. Natomiast w, w tym roku chcieliśmy jednak no, lubimy kontrasty, więc z jednej strony jest, jest y, twórczy kontrast i napięcie między Grand Levois i Adamem Strugiem, natomiast y, Adam Strug y, będzie występował. Y, chcemy go zaprosić, żeby usiadł y, na tronie w, y, w, w Zamku Królewskim. Król Adam Strug. Król Adam Strug, tak, y, żeby, żeby zobaczyć się y, co, co, do, co, co może wyniknąć z takiego, z takiego napięcia między tymi pieś, pieśniami prostego człowieka, jak to też Adam sam czasem określa, siedzącego na tronie królewskim. To jest oczywiście jedno z tych miejsc, które też od tego roku pewnie względem tematu się na nas otworzyło, na, na, na współpracę z nami. Z tego Zamek, Królewski. Zamek Królewski, bardzo się cieszymy, że szczególnie w tym roku, kiedy tematem jest król, e, mamy kolejne miejsce i, i kolejne osoby, których, dla których ten festiwal na tyle jest ważny, że, że bardzo, e, bardzo dobrze z nami jakoś współpracują. To ja tylko dopowiem, że zespół Grandela Wła podczas dwóch koncertów zaprezentuje ciemne jutrznie i nieszpory cypryjskie. Sonia Wronkowska i Łukasz Kozak odpowiadają za program muzyczny, tak. więc to im zawdzięczamy. Oni dzisiaj na, podczas konferencji trochę więcej też opowiedzą o tym, jak, jaka jest spójność między, między tymi propozycjami, które postanowili nam przedstawić. I dlaczego to jest? To są wydarzenia warte uwagi i bardzo. Bardzo rzadkie. Oprócz tego program kulinarny, program tak. dla dzieci. Rzeczywiście każdy dzień tygodnia, każdy dzień tego 40-dniowego festiwalu zapełniony. Przypomnijmy to raz jeszcze: od 14 lutego do 25 marca nowe Epifanie 2018, 2018 czyli już po raz dziewiąty ten festiwal pod patronatem dwójki. Tak. Zachęcamy do tego, Tradycyjnie bo... Tradycyjnie już pod patronatem dwójki. Z czego się bardzo cieszymy, bo także i rejestracje różnych wydarzeń przed nami, a później one pojawią się na antenie. Można już na stronie festiwalu rezerwować bądź kupować bilety? Noweepifanie.pl i to nie jest chwyt reklamowy. Rzeczywiście jesteśmy zdziwieni, jak szybko w tym roku te bilety znikają, więc... Tak, od siebie mogę powiedzieć, że należy się spieszyć, jeżeli kogoś zainteresuje cokolwiek w tym programie. To ja od siebie i od programu dopowiem, że jeżeli komuś z państwa nie uda się nabyć biletu na to wydarzenie, o którym państwo marzą, na przykład na którejś z koncertów zespołu Grandelawła, to my w dwójce będziemy mieli dla państwa te bilety. Proszę tylko słuchać na naszej anteny audycji. Z pewnością będzie taka szansa. Czekamy w takim razie na tę odsłonę festiwalu. Relacja z konferencji prasowej, przypomnę, dziś w audycji wybieram dwójkę. Eee, dziękuję Ci za wizytę. Trzymam dziękuję. kciuki także przed tą dziesiątą jubileuszową odsłoną, bo pewnie już gdzieś z tyłu głowy myślicie o tym. Tak, tak. Będziemy szli bardziej w, w taką materialną stronę. Już mamy pewne pomysły, tak. Będzie to bardziej a propos świata tego Matrixa, w którym żyjemy. Rebat klistra komarnicki dyrektor artystyczny Festiwalu Nowe Epifanie był gościem Poranka Dwójki. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia, usłyszenia za chwilę.